Witamy serdecznie w Czemiernikach w hodowli polskich gołębi dalekodystansowych Military Rogala. Dzisiaj mamy taki radosny, wesoły dzień, ponieważ o godzinie 11.30 wrócił nam gołąbek San Sebastian. Pokażemy numer tego gołąbka. PL0916 rok 1702. Ten gołąbek wrócił z międzynarodowego lotu, który San Sebastian, który organizowali hodowcy z Rumunii. Także wrócił jako drugi, ponieważ dzisiaj jest poniedziałek, to jest siódmy dzień lotu tego gołąbka. W sobotę wrócił gołąbek we Włoszech jako pierwszy. Ten gołąbek wrócił jako drugi, ale przed chwilą dostałem wiadomość od organizatorów, od hodowców z Rumunii, że ten gołąb wyprzedził gołębia włoskiego i jest jako pierwszy. Jeżeli w najbliższych godzinach żaden gołąbek na dalszym kilometrażu nie dojdzie, będzie to zwycięzca międzynarodowego lotu San Sebastian, odległość około 2050 km. Także uważam, że jest to wielki sukces, nie tylko mój, ale i polskich gołębi dalekodystansowych, ponieważ tutaj ten lot organizowali hodowcy z Rumunii, bo dużo było zarzutów wcześniej, że jeżeli polskie kluby organizują ten lot, że nie do końca jest to robione perfekcyjnie, profesjonalnie, że jest dużo chaosu. Także ten lot zorganizowali hodowcy z Rumunii, którzy tylko zbierali gołębie z innych państw, między innymi z Polski. Te gołębie były tylko w Polsce sprawdzane, a wszystko było gumowane, pieczętowane, wszystko było w Rumunii. Także tak jak mówię, ten lot jest o tyle fajny, że organizowali go hodowcy z Rumunii i naprawdę hodowcy z Rumunii wszystkiego przypilnowali, żeby ten lot był przejrzysty. Tam na Facebooku są wypuszczenie jest z tego lotu San Sebastian pokazane, potwierdzenie przez delegata hiszpańskiego FCI, także naprawdę wszystko jest przejrzyste. Także jeszcze raz mówię, najprawdopodobniej będzie to zwycięzca lotu San Sebastian 2022 z międzynarodowego lotu, z ciężkiego lotu, bo dzisiaj jest siódmy dzień, siódma doba od wypuszczenia gołębi, a do tej pory są tylko dwa gołębie, jeden we Włoszech i jeden w Polsce. Także ciężki lot, wymagający. Zobaczymy, jak to dalej się ułoży, ile tych gołąbków wróci. Ten gołąbek oczywiście będzie na olimpiadzie w Oradei, bo tak jak żeśmy wcześniej mówili, że te zwycięskie gołębie z każdego kraju będą wystawione na olimpiadzie w Rumunii. Także jeszcze raz powiem, wielki sukces, nie tylko mój, ale i polskich gołębi dalekodystansowych. Także na dzisiaj to tyle. Życzę jeszcze wszystkim tym, którzy dawali gołębie na ten lot San Sebastian międzynarodowy, jak najszybszych powrotów, radości z powrotów tych gołębi, żeby tak jak ja i moja żona mogli się też cieszyć z powrotu swoich gołębi. Dziękuję, na dzisiaj tyle. Wszystkiego dobrego, dobry lot.